Czy zatwierdzone ETF-y zakończą hossę na Bitcoinie? Na co warto zwrócić uwagę, tworząc strategię realizacji zysków? Oraz dlaczego i kiedy warto myśleć ciepło o altcoinach? Cześć, z tej strony Piotr. Witam Ciebie serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym materiale chciałbym porozmawiać o bardzo istotnej rzeczy, która tak naprawdę dzisiaj jest na ustach większości inwestorów na rynku kryptowalut. Mianowicie chodzi o ETF-y. Jest sporo spekulacji na temat tego, że mamy tak zwany event Buy the Rumors, Sell the News, co mogłoby spowodować, że wyjście ETF-ów, które właśnie ma na naszych oczach miejsce, może zakończyć tę hossę. Więc dzisiaj chciałbym przytoczyć wiele różnych wątków, które mogą nam wskazać kierunek rynku kryptowalut na najbliższe miesiące oraz ustalić pewne prawdopodobieństwo, czy faktycznie ETF-y mogą być tutaj zagrożeniem. Oprócz tego także sprawdzimy pewne dane on-chain oraz przepływy na giełdach, także koniecznie zostań do końca. Zanim jednak przejdziemy dalej, jeżeli na tym kanale jesteś po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj właśnie o kryptowalutach, o pieniądzach, więc jeżeli te tematy Ciebie interesują, chciałbyś być na bieżąco z wszystkimi informacjami właśnie z tego rynku, kliknij teraz subskrypcję, zostaw także dzwoneczek, tak aby YouTube mógł Cię poinformować o najnowszych wideo. Pamiętaj jednak, nie są to porady inwestycyjne. Wszystko zobaczysz w tym materiale, są to moje osobiste, subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut, więc jeżeli to akceptujesz i tylko jeżeli to akceptujesz, łapa w górę i lecimy z tematem. Na początek szybki look na CoinGecko i mamy Bitcoina na poziomie 62 600 dolarów, co oczywiście sprawia, że dominacja Bitcoina wchodzi na kolejny wyższy level. Także dzisiaj o altcoinach powinniśmy porozmawiać, ponieważ bardzo ważne poziomy wsparcia zostały przebite, jeżeli chodzi o dominację altcoinów i Bitcoin najprawdopodobniej będzie się jeszcze trochę umacniał. Więc na co warto zwrócić uwagę? Porozmawiamy o tym, kiedy przejdziemy do wykresów. Mamy Ethera na poziomie 3900 dolarów, to jednak musisz wiedzieć, że tej nocy miała miejsce manipulacja, miał miejsce zrzut na rynku kryptowalut, który bardzo szybko został odkupiony. I tak naprawdę, jeżeli się obudziłeś o godzinie 6, 7, 8 rano w Polsce, najprawdopodobniej nie zauważyłeś na rynku żadnej różnicy. Natomiast ostatnie 24 godziny mamy co prawda kilka projektów, które radzą sobie nieco lepiej od Bitcoina, to jednak w ogólnym rozrachunku Bitcoin, altcoiny póki co miażdży. Oczywiście w stosunku altcoiny w parze do BTC. Zanim przejdziemy do wykresów, sprawdźmy, kto dzisiaj zgarnia książkę Standard Bitcoina za free. Jak co tydzień sprawdzamy, ile mieliśmy wideo w poprzednim tygodniu. Było to raz, dwa i trzy. Sprawdzamy, które wideo dzisiaj weźmiemy pod uwagę, czyli sprawdzamy od jednego do trzech. Jest to numer 2, czyli ten tutaj. Następnie kopiujemy link do tego materiału, wklejamy do naszej maszyny sprawdzającej, filtrujemy podwójne komentarze. Sprawdźmy najpierw, ile komentarzy mieliśmy w sumie. 300, 400, 500... 557. Oczywiście za wszystkie komentarze serdecznie dziękuję. A teraz sprawdźmy, kto zgarnia dla siebie tę książkę za free. A jest to Krystian Garus. Nowy pogląd na sprawę. Brawa za kolejny film. Dzięki wielkie, Krystian. Tobie także gratulacje. Książeczka leci do Ciebie. Odezwij się do mnie na wiedzakrypto@gmail.com, tak abyśmy mogli dogadać szczegóły wysyłki tej książki do Ciebie. Wszystkim oczywiście Wam dziękuję za wsparcie, za Wasze łapy, za Wasze komentarze. W ten sposób dajecie mi znać, co Wam się podoba bardziej, co Wam się podoba mniej i dzięki temu możemy ten kanał razem rozwijać. Dzięki wielkie, lecimy dalej. Przechodzimy do wykresu Bitcoina i zaczynamy od interwału jednotygodniowego, ponieważ tutaj wydarzyła się bardzo, ale to bardzo istotna sprawa. Zauważcie, jeżeli weźmiemy sobie horizontal line, czyli tą linię poziomą, ustalimy ją na wcześniejszym ATH, jeżeli chodzi o najwyższe zamknięcie się świec tygodniowych. W tym momencie zostało to przebite i jest to bardzo, ale to bardzo pozytywny znak. Następnie obecna świeca także idzie w kierunku północnym, 62 700 i wszystko wskazuje na to, że idziemy w kierunku przetestowania ostatniego ATH na poziomie 65 000 dolarów. Więc z punktu widzenia analizy technicznej wciąż zauważcie, Bitcoin radzi sobie bardzo, bardzo dobrze. Potwierdza nam się także to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, kiedy mamy na interwale tygodniowym tak zwaną formację przyjęcia hossy, kiedy mamy tak długą świecę zieloną, która jest większa niż świeca czerwona poprzednio, mamy kilka tygodni wzrostów. Tutaj zauważcie, sytuacja jest bardzo podobna, chociaż tutaj mamy coraz mniejsze zielone świece, gdzie widzimy, że wyraźnie popyt zaczyna pomalutku spadać. W tym momencie mamy jeszcze dość wyraźną ekspansję i póki co byki tutaj jeszcze się nie męczą. A to oczywiście przekłada się na wzrosty dominacji Bitcoina i dlatego za chwilę przechodzimy do dominacji altcoinów, żeby sprawdzić, kiedy i czy w ogóle warto na nie spojrzeć
pozytywnie. Jeżeli chodzi o mnie, raczej teraz stoję z boku rynku, ponieważ ja nie zwykłem inwestować, kiedy mamy ekstremalną chciwość na rynku. Oczywiście, kiedy mamy ekstremalną chciwość, jest to środowisko, kiedy mamy niekontrolowane zakupy, niekontrolowane emocje i tym samym oczywiście, że możemy mieć wzrosty cen. To jednak stosunek ryzyka do ewentualnego zysku jest tutaj moim zdaniem zbyt duży i przynajmniej nie jest dla mnie. Wciąż jednak rozumiem, że wiele osób lubi tutaj pospekulować i także zdaję sobie sprawę, w jaki sposób działają emocje na tym rynku i w jaki sposób pokazywało to nam w przeszłości, kiedy tak naprawdę warto pomyśleć o zakupach, a kiedy ewentualnie szykować się na realizację zysków. I dzisiaj także o realizacji zysków częściowo chciałbym porozmawiać, ponieważ kiedy dochodzimy do momentów, kiedy wchodzimy w epokę, kiedy większość rynku albo cały rynek jest na plusie, mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, że w pewnym momencie na tym rynku realizacja zysków będzie następować. Pytanie, czy to ty chcesz być tym pierwszym, który zrealizuje swoje zyski, czy jednak przegapisz moment, aby wyjść z tego rynku obronną ręką. Na wykresie dominacji altcoinów lecimy wręcz książkowo. Ty usunę te malunki z ostatniego materiału i zauważcie, że dokładnie po wybiciu z tego bardzo ważnego poziomu wsparcia, który w tym momencie staje nam się tutaj oporem, mamy ruch ku dołowi i szukamy w tym momencie kolejnego punktu wsparcia. Dość słabym wsparciem, ale jednak wsparciem jest poziom, na którym dokładnie w tym momencie się znajdujemy, czyli poziom 53%. Zauważcie, tutaj, następnie tutaj także mieliśmy problemy z przebiciem tego poziomu, następnie tutaj mamy wybroniony ten poziom, więc poziom 53% w przeszłości służył nam zarówno za wsparcie, jak i opór, więc krótkoterminowo możemy tutaj złapać oddech na wybranych altcoinach. Jednak ja raczej dla siebie, patrząc w skali makro, bym obserwował poziom 50%, który zarówno w tej hoście stanowi nam tutaj bardzo ważne wsparcie, ale także w hoście w roku 2017 i także w hoście altcoinów na początku roku 2018 służył nam za bardzo ważne poziomy także oporów i wsparć. Więc póki co oprócz pozycji, o których rozmawialiśmy w ostatnich materiałach, nie zajmuję nowych pozycji na altcoinach, ponieważ oczekuję dla siebie, że jednak przetestujemy poziom 50% najprawdopodobniej. Z ostatnich 5 altcoinów, o których rozmawialiśmy, moja pozycja na Compoundzie i pozycja na VeChainie zostały wybite, gdzie miałem, jak wiecie, 10% stop lossy, to jednak na tę chwilę zrealizowałem zysk 30% na yieldzie, o którym także rozmawialiśmy, ponieważ dzisiaj yield up wchodzi na KuCoin, co oczywiście odbiło się całkiem fajnym tutaj wzrostem i po zajęciu pozycji w okolicach 50 centów mamy tutaj około 30 kilku procent zysku, więc jeżeli chodzi o konkretny moment, kiedy wciąż dominacja Bitcoina tutaj rośnie, mamy tutaj pewnego rodzaju event, patrząc na moją ostatnią inwestycję, jako że dwie pozycje już zostały moje wybite, chcę tutaj moje portfolio zbalansować i przede wszystkim ochronić mój kapitał, ponieważ jeżeli mam 5 pozycji i jedną pozycję realizuję na 30%, a w każdej jednej mam 10% ryzyka, wchodziłem z takim samym kapitałem w każdą jedną pozycję, oznacza to, że ryzyko utraty kapitału w tych konkretnych zagraniach jest tutaj znikome. A wychodzę z założenia, że numerem jeden rzeczą, na jaką powinniśmy się skupiać, to nie są koniecznie zyski, ale przede wszystkim ochrona naszego kapitału. ETH do BTC także realizuje nasz scenariusz i póki co ja dla siebie czekam na retest poziomu w okolicach 0,06. Bardzo chętnie tutaj w okolicach tego poprzedniego knota dla siebie kolejną pozycję tutaj zajmę. Dlaczego? Ponieważ fundamentalnie Ether wygląda bardzo, ale to bardzo mocno. Jeżeli chodzi o tak zwany szok podażowy, Ether wygląda wciąż dużo lepiej od samego Bitcoina. A to oznacza, że wcześniej czy później kapitał zacznie tutaj płynąć i to także, tak jak bywało w przyszłości, najprawdopodobniej rozpocznie kolejny altcoin season. Więc obserwujemy dla siebie Ethera, jeżeli także rozmawiamy o dominacji altcoinów. I moja ostatnia pozycja, o której także ostatnio rozmawialiśmy, jest to Matic. Tutaj przesunąłem swojego stop lossa już w tym momencie w delikatny profit i tak naprawdę pozwolę tej transakcji tutaj płynąć. Na tą chwilę tutaj mamy także około 13% zysku. To jednak tego zysku nie realizuje pomimo tego, że Bitcoin się wzmacnia, ponieważ ta transakcja jest już risk free i ogólnie te 5 pozycji, które zająłem dzięki temu, że zrealizowałem swoje zyski na yield upie i tutaj wciąż moje portfolio długoterminowe wciąż jeszcze zostaje w grze. Natomiast te 5 pozycji są to tylko i wyłącznie pozycje spekulacyjne. I póki co w najgorszym przypadku, jeżeli faktycznie dominacja Bitcoina będzie tutaj postępować, wyjdę z tego na delikatnym plusie. Dodatkowo, dlaczego uważam, że o altcoinach powinniśmy zacząć myśleć nieco bardziej ciepło? Ano dlatego, że na Bitcoinie, zauważcie, mamy ekstremalną chciwość na rynku, co oznacza, że ludzie ładują tutaj kapitał zbyt bardzo emocjonalnie. W tym samym czasie na altcoinach nie ma
mamy aż tak zbytnio hura optymistycznego sentymentu i altcoiny do Bitcoina tracą i ludzie z altcoinów przerzucają kapitał właśnie do Bitcoina. A to oznacza, że Fear and Greed Index na altcoinach zaczyna iść nam w odwrotnym kierunku. A jak wiecie, historycznie inwestujemy wtedy, kiedy rynek się boi i także sprzedajemy, kiedy rynek jest chciwy. W tym momencie oczywiście jeszcze tutaj szczytowych poziomów chciwości nie mamy. Najprawdopodobniej one się tutaj pojawią. Dlaczego? Ponieważ jeżeli mówimy o dużych rybach, dla nich dokładnie zależy, abyś ty tutaj był na samym szczycie, jeżeli chodzi o twoje uczucia. Natomiast czego nie widać na tym wykresie, jest to właśnie słabnący sentyment samych altcoinów. Dlatego też, moim zdaniem, powinniśmy zacząć obserwować altcoiny nieco bardziej przychylnie. I tutaj z jednej strony oczywiście mamy tak zwany double top, czyli mamy tutaj tak zwany podwójny wierzchołek, który z perspektywy analizy technicznej jest formacją negatywną. I zauważcie, jeżeli mielibyśmy tutaj szukać targetu ewentualnego tutaj wybicia, czyli wybicia poniżej tego neckline'u, poniżej 50%, mierzymy tutaj długość tej tutaj górki, przykładamy ją na moment wybicia i jak możecie zauważyć, mówimy o okolicach 42% dominacji altcoinów. Następnie sprawdzamy, czy ten poziom faktycznie w przeszłości służył nam za jakieś silne opory czy wsparcia. Stawiamy tej linię i zauważcie, że faktycznie tutaj rynek wielokrotnie na ten poziom reagował. Więc wciąż, jeżeli mówimy o wzmacniającej się dominacji Bitcoina, moim zdaniem jest to najbardziej pozytywny scenariusz, jeżeli chodzi o samego BTC i najbardziej negatywny, jeżeli chodzi o altcoiny. Jeżeli chodzi o mnie, moje praktyczne podejście, raczej będę zajmował tutaj swoje pozycje pierwsze w tym momencie. Dalej oczywiście ustawiam stop lossy, jeżeli ten poziom zostanie wybity, lecimy dalej. To jednak jeżeli dojdziemy właśnie do poziomu 50%, zauważcie, że tutaj będziemy mieli formację tak zwanego podwójnego dna, więc rynek w tym momencie będzie 50-50. Natomiast jako, że na Bitcoinie mamy ekstremalną chciwość, a na rynku altcoinów mamy niepewność i tutaj wzmacniający się strach, moim zdaniem ta szala będzie przechylała się na korzyść altów. Przechodzimy jednak do głównego tematu dzisiejszego odcinka. Czy jest to możliwe, że ETF na Bitcoinie, który właśnie został zaakceptowany, sprawi, że kończymy hossę? Dlaczego tak się w ogóle dzieje? Dlaczego takie eventy sprawiają, że na rynku kryptowalut czy na rynkach tradycyjnych mamy duże wahania cen? Jest to tak zwane wydarzenie kupuj plotki i sprzedawaj wydarzenia. Co oznacza, że jeżeli mamy jakieś bardzo ważne wydarzenie na rynku tradycyjnym czy na rynku kryptowalut, ludzie zaczynają pod to wydarzenie kupować. Oczywiście póki ono się nie wydarzy, nie mamy 100% pewności, że faktycznie w życie wejdzie. Dlatego mówimy, że tutaj kupujemy pewnego rodzaju plotki. Następnie, kiedy dane wydarzenie wchodzi w życie, następuje bardzo często zrzut na rynku. Mówię bardzo często, ponieważ faktycznie obserwowaliśmy to wielokrotnie. Chociażby w przeszłości, dzisiaj nie jest to już żadną nowością, że wyjście CME Bitcoin Futures w grudniu roku 2017 faktycznie hossę zakończył. I to właśnie do tego wydarzenia wiele osób dzisiaj się odwołuje, porównując to z dzisiejszymi ETF-ami. To jednak, co musisz mieć na uwadze, to fakt, że ETF-ów na rynku ma wyjść zdecydowanie więcej. Więc po pierwszym zaakceptowaniu ETF-ów weź pod uwagę, że wciąż przed nami jeszcze kilka kolejnych, co może oczywiście wciąż powodować, że kupowanie plotek może mieć tutaj miejsce. Zwłaszcza jeżeli obecne ETF-y, które właśnie zostały zatwierdzone, mówimy tutaj o ProShares i Valkyrie, są to ETF-y oparte o rynki futures. O rynki futures, czyli takie, które są rozliczane w gotówce, a nie w żywym Bitcoinie. A to oznacza, że tak naprawdę realistycznie, długoterminowo najlepsze ETF-y dla Bitcoina byłyby to te, które faktycznie byłyby rozliczane w prawdziwym Bitcoinie i byłyby oparte o rynki spot. I takie ETF-y wciąż są przed nami. Więc moim zdaniem oczywiście, że możemy mieć krótkoterminowy zjazd tutaj na rynku, być może nawet koniec hossy, ponieważ tego, umówmy się, nikt tego tak naprawdę nie wie. To jednak na skali prawdopodobieństwa, tak samo jak w roku 2017, po tym wydarzeniu, kiedy mieliśmy na Chicago Mercantile Exchange wyjście Bitcoin Futures, następnie w ciągu kilku kolejnych miesięcy, a nawet w ciągu kolejnego roku czy dwóch, nie było żadnych większych wydarzeń na tym rynku, którym ludzie mogliby się ekscytować. Teraz sytuacja jest nieco inna, ponieważ tych wydarzeń jest nieco więcej. Mało tego, te przyszłe wydarzenia są nieco bardziej interesujące niż te chociażby, które teraz się wydarzyły, ponieważ obecne ETF-y, jak już wiesz, będą o
oparte o rynki futures, a te oparte o rynki spot są dużo bardziej bycze, jeżeli chodzi o BTC. A dodatkowo w ostatnim tygodniu wyszła także informacja, że Grayscale także chce przetworzyć swój Grayscale Bitcoin Trust w ETF-a opartego o rynki spot. I tutaj moment, kiedy faktycznie ta aplikacja zostanie złożona, będzie 75 dni dla SEC-u na to, aby ewentualnie tą propozycję zaakceptować, odrzucić lub ewentualnie przedłużyć dalej. Więc moim zdaniem przed nami wciąż 2-3 miesiące takiej małej niepewności, łącząc to wciąż z innymi ETF-ami, które także mają być zaakceptowane lub nie na przestrzeni listopada oraz grudnia. Idąc nieco dalej, oczywiście musimy się umówić, że krótkoterminowo wszystko się może zdarzyć. Natomiast długoterminowo, patrząc chociażby na rynek złota, ponieważ wiecie lub nie wiecie, bardzo często Bitcoin jest właśnie do złota porównywany. Musisz wiedzieć, że pierwszy ETF na Bitcoinie ujrzał światło dzienne w roku 2003. Od tamtego czasu zainteresowanie samym oczywiście złotem się tutaj zwiększało i w ciągu kolejnych 8 lat złoto urosło o 420%. Z drugiej jednak strony, długoterminowo musimy być świadomi pewnego rodzaju zagrożenia, ponieważ ETF-y oparte na rynkach futures, nie oparte na rynkach spot, nie oparte o fizyczne bitcoiny, będą tak zwani reprezentanci bitcoina papierowego. Mam nadzieję, że w tym momencie rozumiesz różnicę między fizycznym a papierowym złotem, ale także między fizycznym a papierowym bitcoinem. O ile w ogóle można powiedzieć, że bitcoin fizyczny istnieje. Wielu inwestorów rozumie bardzo dobrze tą różnicę, nawet zaczynając od samych rządów, ponieważ oni nie trzymają zbyt chętnie tak naprawdę złota papierowego i co możemy zauważyć, skupują fizyczne złoto i to na bardzo, bardzo dużą skalę. Ostatnio nawet prezes Glapiński z NBP także poinformował o kolejnych planach zakupu kolejnych 100 ton fizycznego złota do polskiego skarbca. Więc podsumowując, w naszym prywatnym portfelu zdecydowanie fizyczne złoto czy fizyczny bitcoin powinien mieć swoje miejsce. I to moim zdaniem także rozumie wielu, wielu inwestorów. To jednak na tym rynku mamy także spekulantów i czym więcej ETF-ów na rynku futures i czym więcej kapitału potencjalnie może wypłynąć z tego fizycznego bitcoina i wejście w papierowego bitcoina, tym na tym rynku możemy doświadczać coraz większych manipulacji, ale także coraz mniejszej zmienności. I to moim zdaniem jest nieuniknione. Wiele osób narzeka dzisiaj, że rynek Bitcoina, rynek kryptowalut bardzo mocno się waha, jednak musisz być świadom tego, że w dłuższym terminie jest to nieodzowne, zwłaszcza, że cena Bitcoina historycznie zaczyna wahać się z roku na rok coraz mniej. Natomiast czym mniej się waha, tym większy kapitał może tutaj przyjść. Jeżeli uważasz, że ETF od Grayscale może nie mieć żadnego wpływu na rynek kryptowalut, moim zdaniem się mylisz. Dlaczego? Ponieważ Grayscale już dzisiaj jest gigantem, jeżeli chodzi o inwestycje instytucjonalne i w ciągu ostatnich kilku lat to właśnie te inwestycje spowodowały między innymi, moim zdaniem w dużej mierze, to, gdzie dzisiaj znajdujemy się z całym rynkiem kryptowalut. Więc jakie płyną z tego wnioski? Jakie jest podsumowanie? Moim zdaniem bardzo proste. Oczywiście na potencjalne ryzyko zakończenia hossy każdy z nas musi być gotowy w każdym jednym momencie. Moim zdaniem prawdopodobieństwo zakończenia hossy w tym konkretnym momencie jest dość niskie, co mam nadzieję, także uda mi się Tobie nieco udowodnić, a może nawet nie udowodnić, ponieważ nie jest to moim celem, żeby Ciebie do czegokolwiek przekonywać. Chcę Tobie po prostu pokazać dane, nie tylko te makroekonomiczne, ale także te on-chain, które wskazują, że najprawdopodobniej jeszcze hossa troszeczkę jednak potrwa. Natomiast z punktu widzenia tego jednego konkretnego argumentu, że ETF na Bitcoinie, tak samo jak kiedy CME wypuściło Bitcoin Futures, że ten event może faktycznie zakończyć hossę, jest to oczywiście prawdopodobne, moim zdaniem jednak mało prawdopodobne, chociażby dlatego, że przed nami wciąż bardzo dużo propozycji ETF-ów nowych, plus niektóre z nich, w tym także ten, którego na tej liście nie ma, Grayscale ETF, będą to ETF-y oparte o rynek spot, które są dużo bardziej oczekiwane i dużo bardziej bycze dla całego rynku kryptowalut. Więc dopóki te decyzje nie ujrzą światła dziennego, moim zdaniem na rynku wciąż ten event by the rumors, ta część tego równania będzie miała miejsce. Jeżeli oglądasz ten kanał, to wiesz, że ja wychodzę z założenia, że nie wystarczy obserwować tylko i wyłącznie analizy technicznej. Nie wystarczy tylko i wyłącznie obserwować wiadomości, czy obserwować zmian geopolitycznych, makroekonomicznych. Moim zdaniem jest dużo więcej czynników, które wpływają na rynek kryptowalut, dlatego między innymi rozmawiamy tutaj także o analizie on-chain, ale także o przepływach Bitcoina i Ethera na giełdach
kryptowalut. W ostatnich trzech materiałach poruszyliśmy mnóstwo różnych danych on-chain i zachęcam Ciebie, jeżeli znajdziesz dla siebie chwilę, obejrzyj te materiały. Pod każdym materiałem masz spis treści i możesz od razu przejść do wybranych danych on-chain i przeanalizuj je wszystkie dla siebie. Ponieważ kiedy porównujesz ze sobą różne dane, dopiero wtedy możesz mieć odpowiedni kontekst, odpowiednią perspektywę i w ten sposób podejmować nieco bardziej świadome decyzje. Dzisiaj chciałbym Tobie dorzucić do tej puli informacje na temat long-term i short-term hodlerów, którzy są w proficie lub którzy są na stratach. Jak to się miało historycznie? Zauważ, że w roku 2013-2014, moment, kiedy dochodzimy tutaj do szczytu ilości wszystkich bitcoinów w obiegu, które są na plusie, było to w tym momencie. Zauważcie, że jeżeli pociągniemy linię tutaj niżej, jest to wciąż poziom dość niski cenowo, jest to poziom wciąż poniżej poprzedniego ATH. Następnie następuje dystrybucja, czyli ludzie, którzy są na proficie, zaczynają swoje coiny wyprzedawać i dopiero kiedy w tym momencie ta podaż zacznie przewyższać popyt, następuje pęknięcie bańki. Rok 2017, zauważcie, dochodzimy tutaj w tym momencie do szczytu zarówno długoterminowych, jak i krótkoterminowych inwestorów i wciąż od tego momentu jeszcze mamy dalej hossę. Hossa kończy się w momencie, kiedy bardzo wyraźnie ta tutaj dystrybucja jest już w dość zaawansowanej fazie. Tak samo tutaj zauważcie, mamy szczyt hossy w roku 2017 i dopiero tutaj ta cała dystrybucja musiała nastąpić, czyli te wszystkie bitcoiny musiały zostać zrzucone na giełdę, aby podaż przewyższyła popyt. Rok obecny, rok 2021, zauważcie, mamy lokalną górkę na poziomie 65 tysięcy dolarów, to jednak wcześniej 80% całego supply jest w proficie. Jesteśmy tutaj w tym momencie, czyli wciąż poniżej jeszcze poprzedniego ATH. Następnie kolejna dystrybucja i wciąż historia nam się powtarza znowu i znowu. Moment, kiedy schodzimy ponownie poniżej 70% wszystkich bitcoinów w proficie lub w wcześniejszej fazie cyklu poniżej 60% wszystkich bitcoinów w proficie, są to momenty, kiedy następuje kapitulacja i pęknięcie tak zwanej bańki. Gdzie się jednak znajdujemy w tym momencie? W tym momencie wciąż ponad 80% całego supply Bitcoina jest w proficie. I jeżeli będziemy mówić o szukaniu kolejnych momentów zakończenia się, najpierw musi nastąpić dystrybucja właśnie tych coinów. A ta dystrybucja tych coinów jeszcze miejsca nie ma. Zauważcie, że tutaj mamy long term hodler position change, czyli pozycje na portfelach długoterminowych, jak one się tutaj kształtują. Portfele długoterminowe, te portfele, które trzymają Bitcoina ponad 155 dni. Zauważcie, że od momentu tutaj tego dołka w okolicach 29-30 tysięcy dolarów mieliśmy gigantyczne zainteresowanie akumulacją BTC. Na tę chwilę wciąż akumulacja, zauważcie, tutaj trwa. Oczywiście jest to trend spadkowy, co oznacza, że popyt zdecydowanie się zaczyna zmniejszać. Wciąż jest oczywiście większy niż podaż. To jednak cały czas bardzo blisko ten wykres musimy dla siebie obserwować. Oczywiście nie wiemy, co siedzi w głowach inwestorów. Być może jutro zdecydują, żeby zrzucić wszystkie dostępne bitcoiny, które mają na swoich portfelach i spuścić rynek o 90%. To jednak umówmy się, nie rozmawiamy o tym rynku w kontekście tego, co jest tutaj możliwe, ale rozmawiamy w kontekście, co jest tutaj prawdopodobne i ewentualnie jak bardzo. A odnosząc się do danych historycznych, widzimy wyraźnie, że najpierw musimy przejść z okresu akumulacji do okresu dystrybucji i dopiero wtedy obserwować, kiedy przekroczymy tą masę krytyczną, jeżeli chodzi o popyt i o podaż. W tym momencie nie jest to absolutnie jeszcze case'em. Porównując to chociażby do roku 2017, zauważ, mamy szczyt, ale jesteśmy już w zaawansowanej fazie dystrybucji. W tym momencie dystrybucja praktycznie jeszcze się nie rozpoczęła. Mamy pierwsze sygnały, że popyt zaczyna spowalniać. Oczywiście to oznacza, że część długoterminowych inwestorów, oczywiście, że zyski swoje będzie realizować, to jednak większość tych inwestorów jeszcze akumuluje. Jako dopełnienie tego materiału i pokazanie, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o popyt i o podaż, sprawdźmy, jak mają się rezerwy Bitcoina i także Ethera na giełdach kryptowalut. Przede wszystkim, patrząc na sam wykres Bitcoina, zauważcie, że te tutaj dynamiczne wzrosty ceny nie sprawiły, że mamy jakieś drastyczne, ponowne, powrotne wpływy BTC na giełdy. A to jest bardzo istotne, ponieważ w kontekście pękania baniek czy kończenia się hossy potrzebujemy tego, aby Bitcoiny zaczęły na giełdę wracać, żeby po prostu inwestorzy zaczęli realizować swoje zyski. W tym momencie, jak możecie zauważyć, nie jest to w ogóle case'em. W perspektywie krótkoterminowej także możemy obserwować
net flow, czyli wpływy kontra wypływy z giełd kryptowalut. Także zauważcie, że wciąż, jeżeli nawet mamy jakieś wpływy na giełdy, następnego dnia lub kilka dni później te wpływy wszystkie są wypłacane, co także nam pokazuje, że popyt jak najbardziej na BTC jest. I dodatkowo nie widzimy żadnych gwałtownych tych ponownie słupków, które mogły nam by wskazywać na nieco zwiększoną lub nieco bardziej dynamiczną realizację zysków lub ewentualnie, chociażby tak jak było tutaj, na kapitulację. Zerknijmy jeszcze na samego ETH, ponieważ tutaj sytuacja jest dużo, dużo lepsza niż samego Bitcoina, ponieważ tak jak przed chwilą widzieliście, BTC wciąż, jeżeli chodzi o rezerwy na giełdach, wciąż mamy problem z dostępnością tak naprawdę Bitcoina. Natomiast jeżeli chodzi o ETH, tutaj sytuacja, ten szok podażowy wygląda dużo, dużo lepiej z perspektywy oczywiście potencjalnych wzrostów. I zauważcie, że chociażby nawet tutaj ostatnie dni, pomimo tego, że mamy wzrosty na Etherze, wciąż te Ethery są z giełd wypłacane. Część oczywiście trafia do DeFi, część oczywiście trafia na ETH 2.0, część po prostu jest przez inwestorów hodlowana, to jednak wciąż ten trend jest tutaj bardzo dynamicznie spadkowy. Moim zdaniem jest to kolejny z powodów, dlaczego zobaczymy nie tylko nowe ETH na samym ETH, ale także dlaczego zobaczymy kolejny altcoin season. Więc próbując odpowiedzieć na pytanie, czy faktycznie ETF-y kończą właśnie HOSSE, oczywiście nie powiem tobie tak lub nie, bo tego nie wiem. Natomiast na skali prawdopodobieństwa, jeżeli faktycznie miałoby się to wydarzyć, był to by event, którego wcześniej na rynku kryptowalut nie widzieliśmy, ponieważ tak zwane buy the rumors, sell the news zawsze szło w parze także z bardzo wyraźnymi danymi on-chain, które w tym momencie miejsca nie mają, a dodatkowo jeżeli chodzi o ilości Etherów czy Bitcoinów na giełdach, także dystrybucji tutaj nie widu, ni słychu. Jednak jak do tego podejść praktycznie? Weź pod uwagę fakt, że dzisiaj rozmawiamy o tym buy the rumors, sell the news w momencie, kiedy Bitcoin jest w okolicach ATH. I tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że nikt z nas nie wie, co się wydarzy na tym rynku, warto pomyśleć o tym, żeby chociaż część zysków swoich zrealizować. Dlaczego? Ponieważ zakładając, że dzisiaj moglibyśmy odnotować zakończenie HOSSY, co jak już wiesz, moim zdaniem jest mało prawdopodobne, ale wciąż prawdopodobne, odpowiedz sobie na pytanie, z jakim procentem zrealizowanych zysków w twoim portfolio będziesz po prostu usatysfakcjonowany, jeżeli faktycznie mielibyśmy teraz wejść w BESSE. Nowy na kanale? Tutaj znajdziesz serię szkoleń, w jaki sposób na rynku kryptowalut wystartować. Natomiast najnowsze wideo na moim kanale znajdziesz teraz tutaj. Dzięki za twoją uwagę, trzymaj się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!